Pokój i dobro, kochani. Dziś jest środa, 19 lipca, a ja bardzo serdecznie zapraszam Was na Zielone Pastwisko. Kochani, dzisiaj w Ewangelii Pan Jezus wysławia Boga Ojca za to, że tajemnice Królestwa, te tajemnice, które przekraczają wszelki umysł ludzki, objawił nie jakimś wielkim uczonym, ludziom, którym wydaje się, że pozjadali wszystkie rozumy, ale ludziom prostym, zwyczajnym. I dlatego, kiedy Pan Bóg czasem objawia swoją łaskę, to stawia dziecko i mówi: jeżeli nie stajecie się jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego. I dzisiaj jestem tak bardzo krótko w Niepokalanowie i właśnie skojarzyło mi się, kiedy wspominam tutaj tych braci, których spotkałem wiele lat temu, kiedy przybyłem do Niepokalanowa, do niższego seminarium. Wspominam takich braci bardzo prostych, zwyczajnych, a jednocześnie takich rozpalonych Bożą miłością. Braci, którzy nigdy nie wpisali się w jakąś historię ludzkości, ale braci, którzy po prostu wpisali się w serce Boże. I Pan Bóg również pragnie nam objawić tajemnicę Królestwa, jeżeli tylko będziemy mieli w sobie taką prostotę, nie będziemy skomplikowani. Kochani, myślę, że musimy dziękować Panu Bogu, że nie musimy się tak bardzo napinać i tak bardzo starać, żeby zrozumieć prawdy Boże. Po prostu Duch Święty przychodzi i wlewa tę mądrość w nasze serca. To, co do nas należy, to żebyśmy przyjęli tę prawdę i chcieli po prostu według niej postępować i według niej żyć. Byśmy nie kombinowali, byśmy nie starali się przedobrzyć, ale byśmy starali się po prostu żyć Bożym Słowem. On wielki, niesamowity, niezwykły Bóg przychodzi do nas zwyczajnych w sposób bardzo zwyczajny. Nie musimy napinać się, nie musimy udawać niczego. Po prostu mamy być prawdziwi, otworzyć swoje serce, a Pan Bóg zrobi już po swojemu. Duch Święty przychodzi z mocą naszej słabości, kiedy nie potrafimy się modlić, kiedy nie potrafimy wszystkiego określić, ogarnąć. To Duch Święty przychodzi z pomocą i On to wszystko załatwia. I dlatego chwała Panu. Do dzisiaj, kochani, pamiętam twarze tych wszystkich braci, którzy tutaj w pocie czoła poświęcali się dla Chrystusa przez Niepokalaną, którzy również poświęcali się dla wspólnoty, dając siebie w sposób taki bardzo prosty, czysty, jednocześnie bardzo skromny i cichy. Oddawali to wszystko Panu Bogu i nie liczyli na jakąś zapłatę, wdzięczność. Po prostu bardzo często, kiedy widziałem uśmiech na ich twarzy, pomyślałem sobie, że ja czasem gdzieś tam narzekam, czasem mi coś nie pasuje, a oni po prostu są zawsze radośni, uśmiechnięci, zawsze zadowoleni. Myślę, że tylko święci tak potrafią. I dlatego Pan Jezus mówi, że wysławia ludzi prostych. Kochani, jestem teraz w Muzeum Świętego Ojca Maksymiliana w Niepokalanowie. Obserwuję i patrzę na te wszystkie fotografie, które przedstawiają braci, właściwie setki braci, którzy poszli za głosem Pana Jezusa, którzy, tak jak święty Maksymilian Kolbe, chcieli oddać wszystko maksymalnie dla Pana Boga. Kochani, jeżeli przyjdzie nam kiedykolwiek do głowy, że my nie nadajemy się, że my jesteśmy zbyt mało edukowani, że my mamy mało wiedzy, to niech to wszystko odejdzie nam z głowy, dlatego że przecież Pan Bóg wybiera nie ze względu na jakąś wybitną edukację i błyskotliwość, ale ze względu na Jego moc, Jego łaskę. Święty Piotr nie był człowiekiem uczonym, a jednak stał się następcą Pana Jezusa, takim ambasadorem Jego. I również bracia, którzy tutaj pracowali, którzy nadal pracują, oddają swoje serce i swoje życie dla Pana Boga. To moje nagrywanie, kochani, dzisiaj jest takie trochę mało przemyślane i mało uporządkowane, ale ponieważ znalazłem coś się tutaj w Niepokalanowie, więc pomyślałem sobie, że bardzo pięknie to koresponduje z dzisiejszą Ewangelią i chciałbym, żeby przykład tych braci, którzy spalali się dla Chrystusa, tak jak święty Maksymilian Kolbe, by byli również dla nas wzorem, byśmy nie starali się szukać tego, co wygodne i egoistyczne tylko dla nas, ale żebyśmy, idąc za Panem Jezusem, chcieli, tak jak Maryja, oddać Panu Jezusowi całe swoje serce, całe swoje życie. Kochani, dzisiaj błogosławieństwo z bardzo wyjątkowego miejsca, mianowicie z Niepokalanowa, z kaplicy, gdzie święty Maksymilian wraz z 700 braćmi codziennie gromadził się na modlitwie. Jestem na moment w Niepokalanowie, ale pomyślałem sobie, że to dzisiejsze błogosławieństwo będzie bardzo pasowało do dzisiejszego tematu, bo bracia, którzy poszli za świętym Maksymilianem, to byli bracia,
którzy byli bardzo prości często, prości duchem i poświęcali swoją energię, swój czas dla Pana Boga. Przyjmijcie, kochani, z Niepokalanowa, właśnie z tej uświęconej kaplicy, sanktuarium świętego Maksymiliana, właśnie tutaj, Boże błogosławieństwo. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Wszystkiego dobrego, kochani. Szczęść Boże, pa, pa. Do jutra.